Nadmierny koszt to jedyny powód, dla którego przetarg na budowę suwalskiej instalacji termicznego przekształcenia wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych został unieważniony. Jak czytamy w zawiadomieniu podpisanym przez prezesa lokalnego PGO, w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe wpłynęła zaledwie jedna oferta, a jej wysokość po prostu zwala z nóg. Na budowę instalacji spółka przeznaczyła 157 602 000 zł brutto. Złożona propozycja opiewała na wartość blisko połowę wyższą. W złotówkach to ponad 72 miliony więcej niż zaplanowano. Nie było więc innego wyjścia, jak unieważnić przetarg ogłoszony w listopadzie minionego roku. W postępowaniu spółka została wręcz zalana pytaniami potencjalnych oferentów, co wróżyło duże zainteresowanie zamówieniem. Niestety przewidywania okazały się błędne. Nie udało się nam dzisiaj skontaktować z prezesem PGO, by potwierdzić nieoficjalne informacje o zamiarze ogłoszenia ponownego przetargu.